Zapraszam Cię do dzisiejszego programu, w którym porozmawiamy o tym, jak przygotować strategię marki w kontekście B2B. Cześć. Moim dzisiejszym gościem będzie Piotr Mrzygłód, architekt marketingu. Piotr to doświadczony interim manager działający w obszarze strategii, marketingu strategicznego i sprzedaży. Kampanie, którymi Piotr w międzyczasie kierował, wygrały 26 prestiżowych nagród marketingowych, w tym kilka międzynarodowych. Co ciekawe i co ważne, Piotr zajmuje się marketingiem w oparciu o dane, a nie w oparciu o magię. Dzień dobry, Piotrze. Cześć, Tomku. Dzięki za zaproszenie na dzisiejsze. Ja również się cieszę, że się widzimy i że temat marketingowy zrobi się na tyle ciekawy i popularny, że możemy do tematu wrócić po mojej poprzedniej rozmowie z Mateuszem. Bo marketing po prostu jest ciekawy. Dokładnie tak. Drodzy Państwo, umówiliśmy się dzisiaj z Piotrem, że poruszać się będziemy bardziej w obszarze marketingu B2B. I powiedz mi, Piotrze, jak to jest w tym marketingu? Jak to jest? Czym różni się od siebie na początek strategia od taktyki? Bo to jest temat dość często mylony, prawda? Często na przykład mamy strategię social mediową na Facebooka na najbliższy tydzień, prawda? I to jest coś, co powinno budzić uśmiech na twarzy. Niestety nie zawsze budzi. Często słowo strategia jest po prostu odbierane jako mądre słowo. Nie? Jakbyś mógł od tego zacząć. Tak jest. Ostatnio nawet gdzieś tam w grupie i to marketingowej widziałem taką reklamę, taką post jednej z agencji reklamowych, która mówi, że jeżeli będziemy Cię, drogi kliencie, obsługiwać, to strategię marketingową gratis Ci stworzymy. No pewnie tak. No to kwadrans. Tak jest. Strategię się robi w kwadrans. Niestety tak rzeczywiście jest, że myli się pewne pojęcia. Mhm. Myli się pojęcia takie jak strategia i taktyka, no bo wiadomo, strategię to jest fajnie sprzedać, tak, bo to coś tam kosztuje, bo to ładnie brzmi, natomiast taktykę sprzedawać, wow, nie, no to takie niefajne, tak. Jak marketer czy nawet właściciel firmy mówi, no my mamy taką strategię, to znaczy to jest poważna firma, poważny właściciel, poważny marketer. I on to przemyśla. Ale tak naprawdę bardzo... Tak. Natomiast naprawdę często, gdy mówimy o strategii, tak naprawdę mówimy o taktyce. A jest zasadnicza różnica pomiędzy taktyką i strategią. Może, żeby nie przedłużać, pozwolisz, że pokażę slajd, na którym to pokazuję. I on chyba wszystko mówi. To znaczy, tak wygląda, podobnie. Mhm. Tak jest. Strategia to jest przede wszystkim planowanie w długim horyzoncie czasowym. Jeżeli mówimy, ok, mamy strategię na najbliższe, tak jak mówisz, miesiąc, dwa, czy nawet pół roku na Facebooku, no to znaczy, że osoba, która tak mówi, że ma strategię, ma na myśli tak naprawdę taktykę. Mhm. Strategia także to jest duża skala. Obojętnie, czy mówimy o strategii biznesowej, czy strategii marketingowej, to jednak skupiamy się na takim punkt widzenia z lotu ptaka. Mhm. Tak? To nie jest kwestia poszczególnego planu, jakie posty w jakim dniu i jak grafika będzie wyglądała, tylko bardziej, jeżeli mówimy o marce, to kim ta marka jest, czym ta marka jest. Najważniejsze w zasadzie w strategii, co jak mówię, to boli wielu właścicieli czy marketerów, to jest zdecydowanie, z kogo rezygnujemy. Mhm. Czyli czego nie robimy, tak? Czego nie robimy, ale także z jakiej grupy docelowej rezygnujemy. To też jest ważne, że nie da się, znaczy da się, tylko to jest nieefektywne, komunikować się do wszystkich. No i przede wszystkim strategia jest trudna do skopiowania. I teraz wracając do tego, co powiedziałeś, że tam ktoś mówi, mam strategię na Facebooka. No nie. Przede wszystkim na Facebooku nie da się nic, poza oczywiście sposobem komunikacji marki, ale nie da się nic zrobić takiego, co konkurencja by nie mogła skopiować. Dlaczego? Bo jesteśmy w gościach. To Facebook decyduje, co można, a czego nie można. To Facebook
jego algorytmy decydują, co się będzie niosło, co się nie będzie niosło i tak dalej, i tak dalej. Więc tu oczywiście jest potrzebna wiedza, znajomość tych algorytmów, ale to nie jest strategia. To jest taktyka, czyli dostosowanie się do wymagań Facebooka albo LinkedIna, albo innych mediów społecznościowych lub w ogóle mediów. Tak? Gdybyśmy mówili o reklamie telewizyjnej, no to możemy mieć strategię reklamy telewizyjnej pod tytułem docieramy do określonej grupy docelowej, ale niekoniecznie to będzie oznaczało, że przed konkretnym programem z cennika chce kupować czas antenowy, albo na przykład chciałbym sobie zmienić czas antenowy na reklamę w innym terminie niż to jest w grafiku telewizyjnym, tak? No dobrze, to czym się, powiedz mi, różni w takim razie ta strategia komunikacji w konkretnym kanale, a już taktyka w konkretnym kanale? Gdzie jest ta, wiesz, delikatna różnica? Strategia przede wszystkim mówi dlaczego, tak? Dlaczego chce się tak komunikować, a nie inaczej, dlaczego chce się komunikować w tym kanale, a nie w innym. Natomiast taktyka mówi jak. Czyli mówiąc wprost, mówię, ok, dlaczego ja chcę się komunikować na Facebooku? No bo tam są moi klienci, ok, ale to jeszcze za mało. Jasne. Bo mam coś ciekawego do powiedzenia moim klientom. I teraz, jeżeli jak już wiem, co mam do ciekawego do powiedzenia, czyli na przykład chcę się dzielić jakimiś poradami z mojej branży, bo niestety z tego, co widzę, to bardzo często strony firmowe na Facebooku to tak naprawdę to jest słup ogłoszeniowy. Mhm, a to stronna komunikacja. Tak, to nie o to chodzi. I to znaczy, że nie ma strategii, tylko jest taktyka, to znaczy wiemy jak, ale nie wiemy dlaczego. No i ta strategia dba o spójność, jest stała. Natomiast taktyka reaguje na to, co się dzieje. Trochę można powiedzieć, że to jest tak, jakbyśmy przyrównali drogę marki czy drogę firmy, bo to dotyczy zarówno strategii biznesowej, jak i marketingowej, do trasy. Czyli umawiamy się jako firma, że chcemy przejechać z Krakowa do Gdańska. I że będziemy jechać autostradą. I to jest nasza strategia. Natomiast to, czy będziemy jechać prawym pasem, czy lewym pasem, to już jest taktyka, bo to już nam zależy od tego, jaki jest ruch na drodze, czyli jak zatłoczony jest rynek, jakie mamy zasoby, czy mamy wystarczającą ilość paliwa, czy mamy wystarczające silne auto i tak dalej, i tak dalej. To już jest taktyka. Ale strategia mówi, ok, idziemy w tym kierunku albo komunikujemy się jako marka w ten, a nie w inny sposób. Ja osobiście korzystam z takiego modelu budowania marki za pomocą archetypów Junga. On jest świetny, to może kiedy indziej. To zostawimy sobie na później. Natomiast ja mam do ciebie pytanie na tym etapie. Powiedz mi, jak się w tym wszystkim, jak się do tego ma coś, co nazywamy konceptem marki? Ja wiem, że też no, używasz tego określenia dość często. Tak. Koncept marki, czy to jest taki trochę pomysł. Pomysł na markę, ale bardzo ogólny. I najczęściej, gdy dostajemy jakąś propozycję z agencji reklamowej, komunikacji marki, to najczęściej właśnie to jest koncept. Mhm. Czyli nawet nie taktyka, a już na pewno nie strategia, tylko koncept. W moim przekonaniu strategię marki może stworzyć tylko i wyłącznie marketer lub właściciel firmy. Oczywiście we współpracy z agencją, agencja się tu bardzo przydaje, lub ktoś z zewnątrz, kto się zna na tworzeniu strategii, ale nie sprawdza się i to jest zabójstwo dla marki, gdy ktoś przychodzi i mówi, dobra, Tomek, to ja ci teraz powiem, jak się masz komunikować, nie? Mhm. Gdzieś gotowca przeszczepionego z innego obszaru, tak? Tak.
Tak, dokładnie. To jakby, bo jesteś w takiej, a nie w innej branży, więc musisz się tak i tak komunikować. O, No nie. poczekaj. To skoro przy tym jesteśmy, jeśli jesteś w takiej branży i masz się tak komunikować, to jak rozumiem, no bo w takiej branży jest taka persona. To jest jeszcze jeden ciekawy temat, prawda? Bo jaką mamy teraz główny przekaz rynkowy? No, wymyśl personę, do której chcesz się odnieść i komunikuj się tak, żeby cię rozumiała, mów jej językiem. Z tego, co rozmawialiśmy w backstage'u, nazwijmy to, powiedziałeś, że to jest właśnie zabójstwo dla marki. Możesz rozwinąć ten temat, bo to jest Tak. drugi fenomen. Tego jeszcze nie słyszałem. Tak, no bo brzmi to dobrze, prawda? Oczywiście. Bo generalnie jak sprzedajesz, to się z kimś się spotykasz, no to dostosowujesz się do osoby, której sprzedajesz, dostosowujesz swój styl mówienia, nawet mowę ciała, działają tak zwane neurony lustrzane. Dokładnie. Ale w przypadku marki to jest absolutne zabójstwo dla marki jako takiej z prostego powodu. Wyobraźmy sobie takie ćwiczenie małe, że ja jestem marką, która chce sprzedać. Niech to będą jakieś tam warsztaty moje, na przykład zarządzania marką za pomocą archetypu Junga, a ty jesteś moim klientem, ale wyobraźmy sobie, że obok jeszcze jest jakiś inny klient, jesteśmy na Facebooku. No i ja z tobą rozmawiam, jak rozmawiam, tak? Przekonuję cię do tego, że warto te archetypy stosować. Ale obok widzę jakiegoś pana, który jest, nie wiem, księgowym, bo już wiem, zrobiłem analitykę, wiem, że to jest umysł analityczny, ścisły, więc nagle robię ciach, ciach i mówię do pana Zdzisia: panie Zdzisiu, jak będzie pan miał dobrze sformułowaną strategię, to sprzedaż panu wzrośnie o 30%, a wydatki spadną o 18%, ale widzę panią Zosię, która jest taka bardzo opiekuńcza, być może pracuje w HR-ze, więc nagle mówię: okej, przepraszam, panie Zdzisiu, i teraz: pani Zosiu, kochana moja, jak cieszę się, że mogę z panią rozmawiać. Jeżeli będzie pani stosować archetypy w HR-ze, to zmniejszy się pani rotacja, ludzie będą zadowoleni i tak dalej, i tak dalej. No i gdybym się w ten sposób komunikował, na przykład na szkoleniach, na warsztatach, to co byś sobie o mnie pomyślał? No, jest to niewątpliwie mało konsekwentny sposób komunikowania się, prawda? Nie pokazuje ciebie. Manipulant, być może schizofrenik, ale na pewno nieuczciwie się komunikuje. I dokładnie to się robi z marką. Jeżeli się komunikujesz w jakimkolwiek medium z swoimi klientami, to zawsze jest tak, że część komunikatu nakłada się na różne grupy docelowe. Nigdy nie da się zrobić w ten sposób, że bardzo precyzyjnie, jeden do jednego, do Tomasza Cioska będę i tylko i wyłącznie do niego kierował komunikat. No może inaczej, da się, to znaczy są już takie narzędzia, ale one są dostępne tylko dla korporacji i one kosztują no, kilkaset tysięcy złotych miesięcznie. Oracle na przykład ma takie narzędzie, ale powiedzmy dla przeciętnego przedsiębiorcy to jest niemożliwe. A więc gdy nakładają się te komunikaty na dwie różne grupy docelowe, i czasem klient widzi, że się marka tak komunikuje, czasem inaczej, no to sobie myśli: kurczę, jakaś taka niespójna ta marka, oszukują. To niespecjalnie przemawia do mnie. No No dobra, wobec tego to jak sobie z tym wystarczy poradzić? kupić tańszy produkt. Albo inny w ogóle, który przynajmniej przemawia. Albo No, inny, tak. powiedz mi, Piotrze, w takim razie, jak sobie z tym poradzić? No bo jedną z opcji, którą gdzieś tam radzą marketerzy, jest po prostu wybrać sobie konkretną grupę docelową, czy na przykład taką panią Zosię z HR-ów, która lubi, jak się do niej mówi, w mocno opiekuńczy sposób, a reszta albo kupi, albo nie kupi. Czy to jest dobre rozwiązanie? Jest to jedno z rozwiązań bardzo dobrych. Seth Godin w książce Otto Marketing mówi: wybierz sobie najmniejszy opłacalny dla ciebie segment rynku i obsłuż go w taki sposób, że klienci będą zachwyceni tobą. To zachwycenie wynika ze spójności komunikacji, no i oczywiście z częstotliwości.
komunikatów, które klienci otrzymują. Ja osobiście zalecam taką metodę budowania marki w oparciu o archetypy Junga, czyli o pewne postacie, które są charakterystyczne i rozpoznawalne niezależnie od kontekstu, w jakim żyjemy, kontekstu kulturowego. Mhm. Czyli na przykład takim archetypem jest ojciec. Tak? Jak powiesz ojciec, to niezależnie w jakim kraju to słowo powiesz, to skojarzenia będą bardzo, bardzo podobne co do ojca. I teraz jeżeli jest 12 takich archetypów, jeżeli sobie w zasadzie 60, ale 12 rodzajów, jeżeli sobie wybierzemy któryś z tych archetypów, a źle mówię, nie wybierzemy, zbadamy, jaki jest dominujący archetyp w naszej firmie, zrobiąc test, to wtedy na bazie tego archetypu możemy się komunikować z rynkiem i to będzie spójne, ale też to będzie łatwe. W sensie nie udaję nikogo, kim nie jestem, a więc to jest naturalne, takie, no po prostu moje, nie? Tak, a powiedz mi, czy przez takie podejście, gdzie wybieramy sobie sposób komunikacji, nie jest tak, że stracimy część potencjalnych klientów? Oczywiście, że tak. Mhm. Oczywiście, że wracamy, tak. Jak rozumiem, wracamy do tego, że z jakichś klientów, jakichś grup docelowych trzeba po prostu w ramach strategii zrezygnować. No wiesz, weź, ja nie lubię przykładu Apple'a dawać, ale niech będzie, bo wszyscy mówią o Apple'u, no ale kto się decyduje na Apple'a, no to nie, to rezygnuje z Androida. I na odwrót, kto stosuje Androida, rezygnuje to też rezygnuje z Apple'a. I to jest naturalne, szczególnie w dzisiejszych czasach marki muszą być wyraziste. Jakby świat jest taki, że coraz bardziej jest podzielony i spolaryzowany. Są też takie badania, które pokazują, że tak zwany mainstream przestaje istnieć. Mhm. To w każdej możliwych tematach, także w przypadku marki. Więc markę się albo kocha, albo lekceważy i nie zauważa. Tę polaryzację widać, nawet jak sobie popatrzymy na nasze polskie poletko dotyczące światopoglądu, polityki czy czegokolwiek innego. Polaryzacja jest no, zdecydowanie coraz bardziej wyrazista i chyba coraz bardziej, nazwijmy to, taka emocjonalna. No już sobie skaczemy nawzajem do gardeł, prawda, z byle powodu. Więc wygląda tak jest, na... ale to nie tylko Polski dotyczy, to dotyczy całego świata. Po prostu szczególnie media społecznościowe w taki sposób komunikacji preferują. Często ty powiedziałeś o partiach politycznych. Musimy pamiętać, że partie polityczne to też są marki. Mm-hmm, dokładnie. I oni też się komunikują zgodnie z czasem, zgodnie z jakimś zamysłem, a czasem przypadkowo. Tak jest. Dobrze, zostawmy sobie to na deser, nazwijmy to, aczkolwiek nie dzisiaj, bo archetypy to wydaje mi się, to jest temat na oddzielną rozmowę albo i kilka. Natomiast tak. Przenieśmy się nieco w kierunku właśnie budowania marek. Nie? Jak rozmawialiśmy sobie wcześniej, to mówiłeś, że w zasadzie, gdy popatrzymy sobie na rynek, to markę budują najczęściej duże korporacje, a mali zawodnicy nie bardzo. Powiedz mi, z czego to może wynikać? Z paru powodów. Po pierwsze, jest coś takiego, ja tego nie do końca rozumiem, ale jest, zauważam, będąc na takich projektach interimowych, czyli takich kilkumiesięcznych projektach u klienta, gdzie pomaga mu się rozwijać, zauważyłem taką rzecz, że w podświadomy sposób, a może świadomy, trudno mi to nazwać, ale firmy lubią naśladować konkurencję. Mhm. Znaczy mówię, okej, ale konkurencja się tak komunikuje, więc my się też tak komunikujmy. Mhm. A dla mnie jest to dziwne, no bo to zakłada od razu, że konkurencja się lepiej komunikuje. Po drugie zakłada, że konkurencja bardziej się zna na tym. A po trzecie, no, jeżeli masz dużą markę, a jesteś mniejszą marką wchodzącą na rynek i komunikujesz się jak ta duża marka, to kogo wspierasz? Ciekawe. Natomiast wiesz co, wydaje mi się, że to może być troszkę spowodowane z tym, bo ja obserwuję podobne zjawiska i nawet rozmawiam z częścią tych przedsiębiorców, pytając się, dlaczego chcą tak robić.
Więc oczywiście oprócz tych wszystkich elementów, o których mówiłeś, nie, no oni są duzi, to wiedzą, ja jestem mały, dopiero się uczę. Wydaje mi się też, że tu jest takie łatwe wytłumaczenie, dlaczego działam tak, a nie inaczej. To jest po prostu łatwe. Możemy skopiować działania innych ludzi, natomiast my, jeśli jesteśmy od kopiowania, to my kopiujemy tylko końcowe efekty działania, a nie cały proces, prawda? Więc no, to jest takie leczenie mocno objawowe, nazwijmy to, bez badania przyczyn. Tak, i nawet duże marki też czasami robią ten błąd. Ja miałem przywilej pracować w Tesco i tam zarządzałem komunikacją zewnętrzną w Tesco i na przykład w Polsce Tesco w tamtych czasach, gdy tam pracowałem, to prezes mówił: my nie jesteśmy innowacyjni, my patrzymy, co robi Biedronka, co robi Lidl, to co się sprawdza, to będziemy także wprowadzać w naszym formacie, w naszym rynku, gdzie w Anglii, w Wielkiej Brytanii Tesco jest bardzo innowacyjną marką. No i takie podejście powoduje, że no nie jesteśmy konkurencją naszą, to są zupełnie, wszystko jest inne, tak? Jakby nie da się znaleźć dwóch jednakowych firm, więc nie ma sensu ich naśladować. Ale przede wszystkim marketerzy nie budują z podstawowego jednego powodu marki. Mianowicie, żeby coś budować, to trzeba to mierzyć. No, tak, dotykamy mierzenia marki. To jest coś, co nie istnieje w zasadzie, można powiedzieć. Jak rozumiem, teraz powiesz mi, że jednak istnieje, tylko nie za często. Istnieje, tylko musisz mieć budżet na to. No widzisz, no dobrze, ja się zamieniam. Tak, trzeba robić badania i oczywiście znów, jak jesteś dużą globalną marką, to ten budżet masz i możesz mierzyć, w jaki sposób marka, jakie skojarzenia są z marką, czy marka realizuje strategię swoją w komunikacji. Czyli zakładamy, że ona tę strategię w ogóle ma. Tak, to znaczy w dużych korporacjach lepszą lub gorszą, ale zazwyczaj ta strategia jest, albo to jest własna strategia, albo narzucona przez centralę, ale najczęściej jest. Natomiast w mniejszych firmach no często tej strategii nie ma, to jest prawda. Ale znów, gdy przychodzę często i rozmawiam z marketerami, to zauważam, że marketingowcy, jak zwał, tak zwał, boją się wziąć odpowiedzialność za sprzedaż. Mówią, nie, my jesteśmy od budowy marki, a od sprzedaży jest dział sprzedaży. To powoduje wewnętrzne konflikty w firmie, szczególnie w B2B. I teraz ja zawsze się pytam, dobra, to pokaż mi, jak zbudowałaś markę przez ostatni rok twoich działań, czyli pokaż mi, jak wyglądała marka 12 miesięcy temu i jak wygląda marka dzisiaj. I co oni odpowiadają? Że się nie da. A no właśnie, ale ty mówisz, że się da. To jak da się, oczywiście, jeżeli, tak jak mówię, jeżeli masz troszkę budżetu lub czasu lub pomysłu i konsekwencji, to się da. Czyli można pytać się swoich klientów, nawet pytać się, szczególnie w B2B, poprzez ankiety najróżniejsze, jak jest postrzegana marka i mierzyć to. Czyli nie wystarczy się raz spytać, tak jak to często bywa w B2B, sprzedajemy jakąś usługę lub produkt i po usłudze, po produkcie wysyłamy ankietę, żeby się spytać, jak są zadowoleni z naszej usługi lub produktu. To jest trochę za mało. Jeżeli regularnie, nie wiem, co pół roku, przynajmniej dwa razy w roku robimy taką ankietę u tych samych klientów, no to możemy widzieć, jak się marka zmienia. Ale znów, żeby zrobić takie badanie, musisz mieć określone cele, czyli musisz wiedzieć, co chcesz osiągnąć jako marka. Szczerze powiedziawszy, jest to bardzo trudne. I szczerze powiedziawszy, w wielu mniejszych firmach to nie ma sensu. To znaczy, tu cię zaskoczę, ale wysiłek, który wkładamy w zbadanie, jak się marka rozwija, jest niewarty tych pieniędzy i tego wysiłku. Ale
Jedna rzecz jest zawsze przypisana, szczególnie w B2B, do marketingu, czyli generowanie kwalifikowanych leadów. I tutaj marka nam się o tyle przydaje, że marka otwiera drzwi. Także otwiera drzwi działowi sprzedaży. I to jest jeden ze wskaźników, gdzie można oceniać efektywność pracy marketera. Dobra. No dobrze, czyli już wiemy, że da się mierzyć. Nie jest to może najszczęśliwszy pomysł dla małych i średnich pewnie firm, tylko dla tych, gdzie już mamy pewną skalę osiągniętą, tak? No dobrze, to jeśli już troszkę poszliśmy w kierunku tych firm o mniejszego kalibru, to powiedz mi kilka słów na temat personal brandingu, ponieważ w takich firmach bardzo często, nawet nieświadomie, prawda, założyciele, właściciele, handlowcy korzystają z tego, że to oni są rozpoznawalni wśród klientów i to na tym, że klienci ufają im, budują właśnie swoją markę i budują jakieś tam możliwości, choćby sprzedażowe. O co tak chodzi jest z tym personal brandingiem i w ogóle czy warto się jakoś mocniej na nim skupić? Zdecydowanie tak. To znaczy, tak jak marka jako firma jakieś skojarzenia powinna generować wśród odbiorców, tak samo pracownicy, nawet nie tylko właściciel, ale w ogóle pracownicy firmy też powinni te same skojarzenia generować. Czyli tak naprawdę budowanie marki to jest nie tylko marketing w postaci wysyłania reklam, postów i tak dalej, czy ulotek, ale marketing to jest każdy kontakt klienta z marką. No i to się zaczyna od prezesa, a kończy się na punkcie obsługi klienta, czy na reklamacjach. W zależności od tego, jak jesteśmy, czy według tych samych wartości jesteśmy obsługiwani, spójnie obsługiwani, no to będziemy mieli takie lub inne odczucia z kontaktu z marką i to wpływa na wizerunek marki. I w przypadku prezesów to jest niezwykle ważne, szczególnie gdy to są właściciele własnych firm. No bo to jest trochę tak, że nasza osobowość, osobowość właścicieli wpływa bezpośrednio na markę. Tak. Nawet jeżeli spojrzymy na dwie takie wielkie firmy jak Microsoft i jeszcze jak żył Steve Jobs i Apple, to Microsoft, pamiętam, Bill Gates w pewnym momencie mówi, tak, ja wiem, że Chińczycy tam nielegalnie używają nasze oprogramowanie, ale my mamy nad tym kontrolę. Jak się przyzwyczają, to nam za to zapłacą. Tak. Typowy przekaz takiego władcy, ja mam kontrolę, wszystko wiem, co się dzieje. Później konsekwencje w tym archetypie Microsoft miał taki pomysł, żeby na desktopie nam, jako ten władca, właśnie wyświetlać reklamy. Nie? Szczęśliwie się wycofał. Z drugiej strony mamy Jobsa, który mówi, trzeba być szalonym, żeby zmieniać świat, a ja ten świat zmienię. Krótki, emocjonalny przekaz buntownika. I też te produkty były, bo już teraz troszkę inaczej się komunikuje Apple, właśnie takie buntownicze przeciwko rynkowi, jako wprowadzenie jakąś nową wartość. I to wszystko wynika z osobowości właściciela. Jasne. Dlatego markę się bada, wyciąga, co jest w firmie i na tej bazie się komunikuje, a nie przychodzi się i nie mówi się, dobra, ty musisz się tak albo inaczej komunikować. Okej. No dobrze, czyli widzimy, że tak na dobrą sprawę z tego, tak jak mówisz, z całego charakteru, właśnie z personal brandingu właściciela, jak rozumiem, wynika później archetyp, tak? Czy wynika cały charakter czy kultura organizacji, można powiedzieć, na tej podstawie budujemy archetyp, tak? Znaczy budujemy, właśnie, odkrywamy bardziej odkrywamy. I go systematyzujemy. I uczymy się go. To jest kwestia zrozumienia, dlaczego w taki sposób, a nie inny firma działa, dlaczego takie są podejmowane decyzje, a nie inne. Jasne. Ja mam takie doświadczenie z warsztatów z klientami, szczególnie w takich firmach, powiedzmy do 50 osób, że po warsztatach, mimo że mówimy o marce,
to czasem bywa tak, że prezes czy tam ktoś z zarządu dzwoni i mówi: Panie Piotrze, ja nie wiem, jak pan to zrobił, ale ludzie jakoś tak lepiej ze sobą współpracują, dogadują się, marketing ze sprzedażą się dogaduje, z produkcją, sprzedaż, jakoś tak łatwiej się komunikować. No właśnie dlatego, że odkryliśmy tak naprawdę, czym firma jest, ludzie zrozumieli i łatwiej im jest to zaakceptować. Mają jakąś wspólną płaszczyznę odniesienia, jak rozumiem. Troszkę to na tej zasadzie działa. No dobrze, słuchaj, wygląda mi na to, że na dzisiaj powinniśmy zamknąć temat, bo będzie tego po prostu za dużo. Następnym razem umówimy się na rozmowę o archetypach. Gdybyśmy teraz mieli zostawić naszych widzów jakby z jednym punktem, od którego mogliby zacząć myślenie o swojej strategii firmy, co powinni zrobić? Być może jakąś lekturę byś miał do polecenia. Lektur jest troszkę na ten temat, ale to może w komentarzu do filmu podamy te lektury, żeby zachęcić uczestników do oglądania i do słuchania. Natomiast chciałbym zaapelować, prosić, po prostu twórzcie strategię, ale prawdziwą strategię, czyli strategię opartą o dane, a nie o widzimisię, a nie o misia tak zwanego, tak? Czyli marketing na misia. Mi się wydaje. Naprawdę w tej chwili jest mnóstwo danych, które można zebrać, zanalizować i na tej podstawie można stworzyć bardzo fajną strategię, niezależnie od tego, czy jesteś dużą firmą, czy małą firmą jednoosobową. Jasne. Super. A nawet bym powiedział, że takie małe firmy jednoosobowe, jeżeli chcą się rozwijać, to tym bardziej potrzebują przynajmniej jakiegoś zarysu strategii. Powiedz mi, Piotrze, czy jesteś w stanie udostępnić naszym widzom jakiś choćby zarys, od czego powinni zacząć myśleć przy tworzeniu strategii, zanim się udadzą do jakiegoś profesjonalisty? Jakiś e-book, tak? Coś takiego. Coś myślisz o tym? Myślę, że zainspirowałeś mnie. Myślę, że tak. Super. No to w takim razie trzymamy cię za słowo i czekamy na e-booka. Dziękuję, Piotrze, w takim razie za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję Państwu szanownym za oglądanie nas i zapraszamy do oczywiście kolejnego odcinka, gdzie porozmawiamy o archetypach. Ale kiedy to będzie, to się dopiero przekonamy. Także dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Pa. Do zobaczenia. Hej. Z Piotrem zobaczymy się jeszcze w przyszłości, choćby w kontekście archetypów, który to temat dziś dopiero lekko poruszyliśmy. Ja z kolei zachęcam Cię do kliknięcia mitycznej łapki w górę i zasubskrybowania tego kanału, ponieważ fajnie jest wiedzieć, że to, co robię, naprawdę ma sens i komuś się przydaje. Dzięki wielkie i do zobaczenia przy kolejnym filmie.